witam i zapraszam na audycję Nasze Sprawy, a więc audycję poświęconą piekarom śląskim. Dzisiaj trzy tematy. Pierwszy z nich to nowe mieszkania komunalne, które powstają w byłym hotelu przy ulicy Generała Jerzego Ziętka. Dziś także wybierzemy się do szpitala miejskiego, który działa już pełną parą po przenosinach do nowego budynku. A na koniec o bazie artystów, która powstaje w mieście. Do wysłuchania audycji serdecznie zapraszam. Pierwszy temat dzisiaj to nowe mieszkania, które powstają w byłym hotelu przy ulicy Generała Jerzego Ziętka. Kto może starać się o takie mieszkanie? O tym teraz w audycji Nasze Sprawy. Pani dyrektor, praca w RE, w budynku byłego hotelu przy ulicy Ziętka. Powstają tutaj mieszkania komunalne. Już powoli mogą zgłaszać się chętni, tak, na te mieszkania. Jakie są w ogóle warunki i kto przede wszystkim może się starać o takie mieszkania? Wioletta Bielawska, jestem dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Mieszkania, tak jak Państwo widzicie, prace trwają. Termin realizacji jest zgodnie z umową do końca września. Chcielibyśmy, aby do końca roku pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do naszych mieszkań. Proszę Państwa, warunki przyznania takich lokali jest proste. Zostało powołane zarządzenie Pani Prezydent, które wprowadza program dla systematycznych. Przede wszystkim naszym celem jest zamiana z kontrahentem, którym ma lokal mieszkalny. To mają być mieszkańcy, którzy systematycznie płacą czynsz, którzy mają dobrą, bym powiedziała, kartotekę lokalu, czyli nie zalegają, przestrzegają regulaminu domowego. Myślę, że tutaj dla mieszkańców gminnych, którzy będą spełniali te warunki, można liczyć się z tym, aby przystąpić do tego programu. Co trzeba zrobić? Do kogo trzeba się zgłosić? Ewentualnie, nie wiem, jakiś wniosek wypełnić? Jak to wygląda już technicznie? Zostały zasady określone. Zbieramy wnioski do 30 marca. Później już będą określone zgodnie z zarządzeniem sposób przyznawania tych lokali, czyli najpierw musi komisja rozpatrzeć poprzez biuro lokalowe Urzędu Miasta, bo to tam należy składać wnioski. My również udzielamy wszystkie informacje dotyczące możliwości zamiany czy faktu lokalu mieszkalnych. Na stronie internetowej zostały umieszczone rzuty tych mieszkań, bo tak jak przypominam, są lokale pokój z kuchnią, dwa pokoje z kuchnią, mniejsze, większe i trzy pokoje z kuchnią. Także wnioski przyjmujemy. Komisja później będzie przyznawała lokale mieszkalne, ale kwalifikowała osoby zgodnie z ustawą, które mogą starać się o przyznanie tego lokalu mieszkalnego. Przypomnijmy, ile tych mieszkań w sumie będzie, no i czy to będą takie mieszkania, że w zasadzie można tylko przyjść ze swoimi rzeczami, meblami i się wprowadzać? Tych lokali będzie 62. To będą lokale do zasiedlenia, więc tak naprawdę będą lokale, które wymagają tak naprawdę postawienia mebli i mogą praktycznie z dnia na dzień ludzie zamieszkać w tych mieszkaniach. Mieszkania będą o podwyższonym trochę standardzie, czyli będą miały panele, będą wykafelkowane łazienki w sposób standardowy, czyli brodzik, podłogi, będą miały armaturę. Także tak naprawdę przywożąc tylko swoje meble, można z nich z dnia na dzień zamieszkać. Druga odsłona audycji Nasze Sprawy, witam ponownie. Zajrzeliśmy do Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich, który działa już pełną parą po przenosinach do nowego budynku. Panie prezesie, połowa lutego za nami, czy na tą chwilę możemy już powiedzieć i potwierdzić, że w zasadzie wszystko, co trzeba było przenieść z tych starych budynków Szpitala Miejskiego do tego nowego budynku, jest już gotowe i zrobione? Na dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy cały szpital, zajęło nam to około półtora miesiąca. Można by rzec, w rekordowym czasie, a to, co najważniejsze, zostało podtrzymane w 100% bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ przeprowadziliśmy się w skali 1:1, nie zamykając szpitala, czyli szpital praktycznie cały czas funkcjonuje. Zwożenie sprzętu i ustawianie go przez fachowców to była jedna rzecz. Druga, chyba ta najbardziej taka trudna kwestia, to przenoszenie już oddziałów. I tu chyba warto wspomnieć o pracownikach szpitala. To oni przyłożyli największą cegiełkę do tego, żeby wszystko działało i funkcjonowało. Znaczy, na dzień dzisiejszy, gdyby nie pracownicy, nie byłoby w ogóle żadnych szans, żebyśmy mogli ten szpital uruchomić. I tu jest dla mnie wielkie podziękowanie w stronę naszych pracowników, ponieważ gdyby nie oni, nie byłoby żadnej możliwości, żebyśmy przeszli do tego szpitala. To, czego nie widać w szpitalu, czyli tej technologii IT, nauki nowego oprogramowania. Na dzień dzisiejszy w 80% cały szpital łącznie z elektronicznymi receptami pracuje, więc możemy śmiało powiedzieć, że gdyby nie oni, nie byłoby takiej możliwości, żeby to dzisiaj
zaistniało, bo sprzęt jest tylko sprzętem, czyli nie byłoby szans bez pracowników tego zrobić, dlatego tu są wielkie podziękowania dla wszystkich, bo to pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, pracownicy techniczni. Tutaj tak naprawdę pracowało się, ja bym musiał powiedzieć, że nie półtora miesiąca, dołączając nocki, to były 3 miesiące i tak to mniej więcej wyglądało. Załoga szpitala to są najważniejsze elementy całego szpitala, ale też troszeczkę o wyposażeniu i sprzęcie, bo tu trzeba powiedzieć, tu nie było przenoszenia starych rzeczy, tutaj w zasadzie wszystko jest nowe i na najwyższym poziomie. Na dzień dzisiejszy jest to jedna z najnowocześniejszych jednostek w kraju i musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić. Mając 2 wieki do tyłu sprzęt, nie było nawet możliwości przenoszenia, bo się po prostu albo by rozsypał, albo, a poza tym nie ma już nawet części zapasowych. Więc trzeba było sprowadzić nowy sprzęt, dostosowując się niejako do nowych standardów europejskich, czyli też mamy ten plus, że na dzień dzisiejszy jesteśmy jedną z nielicznych jednostek, która może śmiało pracować w nowych kategoriach, że tak powiem, europejskich, gdzie nie ma problemu z jakąkolwiek procedurą czy z jakimkolwiek leczeniem. I to, co jest najważniejsze, no na dzień dzisiejszy mieliśmy 1 aparat RTG, tu jest cała pracownia, czyli pracownia z RTG, z dowożącym RTG do pacjentów, z TK, z mamografią, z USG, czyli to no przeszliśmy 200 lat do przodu. Nowy budynek i nowy sprzęt to nowe możliwości, między innymi ten tomograf, o którym pan prezes wspomniał, i ta pracownia dają takie właśnie nowe możliwości. Te nowe możliwości przede wszystkim są związane z bezpieczeństwem pacjenta dodatkowym, czyli my nie musimy pacjenta po pierwsze wozić po całym Śląsku, żeby nam gdzieś ktoś zrobił TK, czy dokładne zdjęcie. Natomiast na dzień dzisiejszy robimy to wszystko w jednym budynku, czyli tak naprawdę pacjent nie traci czasu, a co oznacza przede wszystkim, pacjent jest w 100% chroniony. Nie ma straty czasu, żeby ten pacjent miał jakiś problem z utratą zdrowia, życia. Jest to generalnie robione wszystko w tym miejscu, w tym budynku. Szpital działa, pacjenci są już przyjmowani. Miałem okazję jakiś czas temu z nimi rozmawiać. Oni bardzo chwalą sobie tą zmianę, ale też powiedzmy słów kilka o sytuacji szpitala, bo w zeszłym roku ta nowość jest związana z siecią szpitali, no to właśnie powiedzmy, jeśli chodzi o tą sieć szpitali, jak wygląda sytuacja Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich? My na dzień dzisiejszy mamy, po pierwsze, weszliśmy w sieć, bo to, co było najważniejsze, i tu też należy się, że tak powiem, pewne podziękowanie w stronę Narodowego Funduszu, który też zrozumiał nasze i potrzeby, i problemy, które mamy. Dzięki temu, że nie zwiększyliśmy ilości łóżek, mamy i jesteśmy w sieci. Natomiast dzięki temu, że mamy 4 sale operacyjne, a nie 2, możemy zwiększyć ilość zabiegów operacji. To też jest bardzo istotne. Co za tym idzie, przechodząc ze starego budynku, mimo wszystko i tak będziemy musieli walczyć, żeby rozszerzyć nasz zakres i zwiększyć budżet tego szpitala. 3. ostatnia odsłona audycji Nasze Sprawy. Słów kilka o powstającej bazie artystów. Czym jest baza i jak będzie działała? O tym powie nam pomysłodawca tego projektu. Jest taki pomysł radnego, żeby na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawiła się zakładka, w której znajdziemy właśnie co znajdziemy? Artystów, tak? Tak. Mamy bardzo wielu artystów. To pod tym pojęciem artyści jest bardzo szeroko rozumiemy, bo to są i muzycy, chórzyści, malarze, poeci. Filmowcy się też nawet ostatnio odezwali, prawda, czy mogą być w takiej bazie, więc zrodził się tutaj pomysł taki, żeby gdzieś tych artystów zebrać w jednym miejscu, pokazać ich też tak naprawdę, czym piekary dysponują, jakich mają artystów, bo jest bardzo wielu, zwłaszcza muzyków, bo oni są jakby tacy też najbardziej widoczni, prawda, chórzyści, bo oni występują najczęściej przed dużym audytorium, więc są najbardziej widoczni, ale to też mówimy o malarzach naszych piekarskich, mówimy o poetach, artystach wszelkiego rodzaju, którzy mocno identyfikują się z miastem. Często podkreślają, że są z piekar, że są stąd, więc myślę, że warto ich wesprzeć poprzez takie zebranie informacji o nich w jednym miejscu. Będzie to strona internetowa i specjalna zakładka na stronie internetowej Urzędu Miasta, bo oczywiście w jakiejś atrakcyjnej formie graficznej. Dlatego zachęcamy te grupy artystów, których wymieniłem, może w każdego, kto się czuje artystą, czy to już w pewien sposób zawodowym, czy takim, który gdzieś tam tworzy zupełnie amatorsko, do tego, żeby wysłać zgłoszenia na adres rzecznika Urzędu Miasta i opisać króciutko o swojej działalności, historia, wysłać jakieś zdjęcia, można wysłać link do czy to utworów muzycznych, czy bezpośrednio te utwory przesłać. Zdjęcia, krótki opis działalności, kto, jak, od kiedy działamy, jak się można z nimi skontaktować. Raz, że będzie to, tak jak mówiłem, taki pokaz tego, czym dysponujemy jako miasto, jaką bazą artystów, jakimi osobami, a 2, też wesprzeć ich w promocji, bo czasami ktoś szuka na przykład, że potrzebowałby na występ zespołu takiego czy innego, wejdzie, zajrzy w to miejsce, będzie mógł sobie wybrać, skorzystać. A przecież tych artystów piekarskich mamy bardzo dużo, bo to
to są i zespoły, nie wiem, ostatnio tutaj taki na topie nam się robi Tukę, jest Oberschleisen, są Chóry, Halka, prawda, dla przykładu Chór Barbara, no bardzo, bardzo wielu, żeby nikogo nie pominąć. Mamy sekcje plastyczne działające, mamy, wiem, też dużo osób, które piszą, może na razie do szuflady, a to ich ośmieli, żeby gdzieś szerzej pokazać swoją twórczość. Także bardzo zachęcamy do tego, żeby wysłać te zgłoszenie na adres rzecznik prasowy @piekary.pl. Oczywiście z takim jednym zastrzeżeniem, będzie to te zgłoszenia też weryfikowane przez urząd, przez zespół prasowy Urzędu Miasta Piekary Śląskie, no bo jednak tu jakaś ta kontrola musi być, ale wydaje mi się, że nikogo nie odrzucimy i każdy będzie mógł zaistnieć w tej bazie. Ale rozumiem, że to jest raczej taka informacja dla samych artystów, to nie jest tak, że ktoś za nich ma ich zgłosić, tak? Bo może być tak, że ktoś sobie na przykład nie życzy tego, by go tam zgłaszać, czyli mówiąc krótko, to sami artyści powinni zrobić ten pierwszy krok. Tak, oczywiście, jest to taka dobrowolna baza, jeżeli ktoś nie będzie chciał być w tej bazie, to wcale nie musi się zgłaszać, ale myślę, że warto spróbować. Nawet ostatnio robiłem taki sobie przegląd po zdjęciach, które też gdzieś tam w wolnym czasie robię, tych artystów. Okazuje się, że duża grupa takich artystów jest, muzyków przede wszystkim, bo to jakby wyszło od muzyków, prawda, żeby muzyków zebrać, ale okazało się, że no przecież nie tylko muzycy pod tym pojęciem artyści funkcjonują, bo tak jak mówiłem, te różne grupy i to jest dobrowolne, ale zachęcamy, żeby wysłać to zgłoszenie. Może kogoś innego też zachęcić właśnie, prawda, bo czasami wiemy, że tam, nie wiem, kolega, koleżanka, ktoś ze znajomych śpiewa, tańczy, prawda, więc warto ich też zachęcić, żeby takie zgłoszenie wysłać. Na razie robimy to lokalnie, tak, ale w przyszłości może będzie to taki zaczątek do takiej bazy, nie wiem, metropolii naszej, być może dla całego województwa stworzenie takiej bazy, no to oczywiście już dalsza perspektywa, na razie skupiamy się tutaj na tym, żeby zrobić taką piekarską bazę artystów. To tyle w audycji Nasze Sprawy, dziękuję za uwagę i zapraszam jak zawsze w niedzielę po godzinie 13. Do usłyszenia.